Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Darek. Jak widzicie, dzisiaj dotarł kufer do skutera. Płyta pod kufer to jest SR92M. Ona jest z takim plastikiem. Tu jest płyta metalowa. Tu jest plastik. Tutaj mamy oparcie E84, oparcie na kufer. No i tutaj mamy sam kufer Givi E450 bodajże. No i skuterek, ten, który widzieliście we wcześniejszych filmach, czyli Kimco Downtown. No i co? Rozpakowujemy i zobaczymy, co tutaj jest ciekawego i jak to zamontować. Kuferek jest to ten E450. Tu jest instrukcja obsługi, myślę, że dość prosta. Oryginalne śruby, czyli te, trzeba wykręcić. Jedną i drugą. I zastąpić je śrubami z kompletu, czyli w ten sposób, plus jeszcze takie tulejki. Jak widzicie, w naszym przypadku montaż płyty przebiegł dość szybko. Tutaj zostały nam jeszcze jedne części, dwie śrubki, dwie podkładki i takiej blaszki. Tego nie wykorzystujemy. I teraz tak, na płycie metalowej są śruby z gwintem i przykręca się to tylko nakrętkami. Tu są takie duże podkładki kwadratowe, jak widzicie, w środku jedna, druga, trzecia, czwarta. Tutaj jest bardzo prosty patent, czyli gwint nam wychodzi przez to, kwadratowa podkładka, zwykła podkładka i nakrętka, a z tyłu tak samo kwadratowa podkładka, zwykła, okrągła i od drugiej strony nakrętka. Także nie powinno wam to zająć dłużej niż, wydaje mi się, 10-15 minut. Tutaj jest jeszcze taka osłonka, żeby to estetycznie wyglądało. Takiego. I są jeszcze dwa takie maluteńkie wkręciki i je montujemy w tych tutaj oto otworkach. Niestety musiałem przenieść się do garażu, bo zaczął mocniej wiać wiatr. Tak wygląda kuferek z tyłu. No, dość spory on jest. Za chwilę będę pakował do niego zakupy, więc sami się przekonacie, ile można zmieścić do tego skuterka. No i co, tak jak mówiłem, zamówiłem też jeszcze oparcie do tego. I tu jest fajny patent. Fajny patent wymyślili. Mianowicie wymyślili coś takiego, że żeby wyciąć ten kartonik, tak jak jest tutaj, wzdłuż tej przerywanej linii, przykleić go w tym miejscu i tutaj macie otwory montażowe i tutaj przewiercić i wtedy wyjdą wam idealnie otwory tutaj. Jak widzicie, zrobiłem zgodnie z instrukcją. Wykorzystałem tą karteczkę, czyli E450, bo taki mam kufer. W instrukcji jest tak pokazane, że ma być od jednego zawiasu do drugiego. No i przyczepione taśmą. Więc tutaj jest jeden zawias. Tutaj mamy drugi zawias. Poprzyczepiane taśmą.
wyszły tutaj dziurki. No i co, biorę wiertło, tylko wezmę sobie mniejsze wiertełko, 3 mm, dopiero później wezmę 6,5 na wiertce, zobaczę, czy otwory pasują, później dopiero ewentualnie mogę zawsze korektę zrobić, więc przewiercę na razie mniejszym wiertełkiem. No jak widzicie, tak to wyszło. Ja szczerze powiem, dałbym to troszeczkę niżej, ale siedziałem teraz i nawet jest nieźle. Tutaj jak sobie otworzymy kufer, to w środku, widzicie, wcześniej nie zauważyłem, może wy będziecie mieć już przestrogę, w środku tutaj są w kufrze takie kółeczka, w którym miejscu przewiercić, więc nie musicie tego, że tak powiem, nie musicie przyklejać tej kartki. No wyszło mi 2 mm za wysoko w stosunku do tego, co tu jest na kufrze, ale 2 mm jest niezauważalne. Teraz mniej więcej pokażę wam, co możemy zmieścić tutaj do tego kufra, bo mam akurat zakupy. Proszek do prania 2 kilo. Następny proszek do prania też 2 kilo. Domestos akurat ma tutaj, szczerze powiem, nie wiem ile. ml. Cyk. Jakiś płyn Ariel. Tu jest litr. Tu jest jakiś następny płyn. Też litr. No i tutaj jakieś masło, jakieś inne jeszcze rzeczy. I tak naprawdę to bez jakiegoś większego problemu wchodzi. Tu mam jeszcze drugą siatkę, taką dość sporą. I tak jak widać, jeszcze tylko sobie to poupycham troszeczkę. Tak jak widzę, to bez jakiegoś większego problemu. Bez jakiegoś większego problemu wchodzi. Otworzę wam, pokażę wam to. O, proszę bardzo, całe moje zakupy dzisiejsze. No to co, mam nadzieję, że już będziecie wiedzieć, jak zamontować kufer akurat do tego skutera. Nie jest to wybitnie trudne. Jedynie co was może leciutko zgubić, to to, że zostaną wam śrubki, nakrętki, podkładki, ale tylko dlatego, że pasuje to do jeszcze innych skuterów. No i dlatego dają więcej rzeczy. Tym się nie przejmujcie, jak wam coś zostanie. Także do następnego jakiegoś tam poradnika, jak będę coś robił.